siedzieć w Nikozji i rozmawiamy z Przemysławem Pokornym, przewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Pytanie do Pana Przemysława. Ile osób zgłosiło się na tegoroczne wybory? Mamy zarejestrowanych 472 osoby w Komisji Wyborczej, z czego 60 osób w trybie korespondencyjnym. A ile osób już do tej pory zgłosiło się na wybory? Jest godzina 15? Tak, jest godzina 15. Około 300 osób już głosowało. A o której godzinie będziemy mogli znać wyniki? Jak głosowała cypryjska Polonia? No więc zamykamy lokal wyborczy o godzinie 21. Następnie musimy otworzyć urnę i policzyć głosy, a następnie wysłać raport do Warszawy. Także najprawdopodobniej pierwsze informacje pojawią się na stronach MSZ-u, proszę tego tam szukać. Natomiast my wywiesimy tutaj wyniki po zliczeniu głosów i będą one dostępne od jutra rana do przeczytania dla każdego, kto tutaj przyjdzie. Jeszcze jedno pytanie. Czy osoby, które nie wzięły udziału w pierwszej turze, mają szansę zapisać się do drugiej tury, o ile takowa będzie? No właśnie, to czy będzie druga tura, będziemy wiedzieli dopiero jutro. I wówczas takie osoby będą mogły zarejestrować się online. Trzeba śledzić stronę ambasady, tam będą wszystkie informacje. Zazwyczaj mają czas do czwartku poprzedzającego następną turę. Czy osoby, które dziś wzięły udział w głosowaniu, muszą rejestrować się po raz kolejny? Nie ma takiego obowiązku. Osoby nie muszą się rejestrować. Przyjdzie mail z potwierdzeniem dotyczący drugiej tury, o ile będzie. Słyszeliśmy, że w tym roku rekordowa liczba Polonii ze wszystkich krajów weźmie udział w wyborach. A jak wygląda sytuacja na Cyprze? Czy 472 osoby to dużo, czy mało? Można powiedzieć, że to sporo, zwłaszcza, że ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku nie głosują na Cyprze turyści, więc mamy automatycznie około 40% mniej niż zwykle. Dziękujemy bardzo. Pan Przemysław Pokorny, Dorota, Cypr24. Do widzenia.